Dziś jest 19 marca 2024 roku i mam trochę rzeczy do przedstawienia. Na początku powiem trochę o biegach, no bo w końcu, kiedy kupuje się te buty, to cel jest, żeby w nich biegać. Tym razem firma japońska ASICS, ale o tym za chwilę, bo najpierw będę mówił o koncepcji biegania. W miniony weekend był bieg najpierw na 5 km, 10. jubileuszowa nocna rekordowa piątka i dzień później, w niedzielę, bieg na 10 km. Jest bardzo dobrze moim zdaniem, jeśli chodzi o 5 km, to wyniki. Przebiegłem dystans 5-kilometrowy, 27,45. No i miejsce 137. Ktoś mi powiedział, o jakie odległe, nawet nie jesteś w pierwszej setce, ale proszę zobaczyć, wyprzedziłem 606 zawodników. Zawsze moim celem jest, żeby być w tej pierwszej połowie biegaczy i to tym razem również się udało. Bieg był pewny, tempo właściwe i ani razu nie miałem jakiegoś momentu kryzysu. Po prostu wszystko wypadło idealnie. Medal taki trochę skromny. Ale jest w kolekcji. Dzień później, 10 km, no to się działo. Wynik 44-48. Zawodnicy swoje Polski, nawet zagranicy. Zająłem no, odległe miejsce 1326, ale znowu 3180 uczestników. Wyprzedziłem 1854. Biegło mi się też świetnie. Startowałem z końcówki. Wyprzedzałem. Na końcu też miałem jeszcze trochę sił, żeby zrobić taki mini sprint, ale co najważniejsze, na 5 km i na 10 nie miałem jakiejś chwili słabości. Po prostu robiłem swoje i jak dobiegłem do mety, to stanąłem i praktycznie byłem zmęczony. Czyli tak wyznaczyłem pobór sił, że te biegi nie dały mi jakiejś takiej no, obniżki energii, lecz cały czas trzymałem swoje tempo. I medal dla każdego zawodnika, który proszę na metę, jest taki piękny. No, mamy rekordową dziesiątkę, 20. edycja. Podsumowując, 15 km daje godzinę, 6 minut oraz 13 sekund. Oczywiście to jest, są interwały, czyli przerwa jednodniowa. Więc ten czas bym miał ogólnie na 15 km, byłbym bardzo zadowolony. Zająłem w klasyfikacji ogólnej 72 miejsce na 493. No, muszę powiedzieć, że te dwa dni były dla mnie fantastyczne. Mało przerwy, bo najpierw bieg o 18, później w niedzielę o 12, więc szybko trzeba regenerować siły. Ten cały proces bardzo mnie się udał. A teraz buty. Właśnie, buty, które tutaj się znajdują. Najpierw spójrzmy na ten okaz. Meta Speed Sky, prosto od ASICS, japońskiego producenta, który zaczyna jako Onitsuka Tiger, gdzie potem była kolaboracja przyszłych Nike na rynek amerykański. Firma ASICS ma bogate doświadczenie i ten but był nawiązaniem do walki z konkurencją, jaką jest Nike, Puma czy Adidas, jeśli chodzi o super szybkie bieganie. But lekki, zaraz go zważę. W rozmiarze 45 to jest jedynie 212 gram. Potem jest następca ASICS Meta Speed Sky Plus w rozmiarze 45, waga 225. I ten but został również ciepło przyjęty jak ta pierwsza edycja. Przy czym, no tu mamy takie no, sytuację zachowawczą, tak bym to określił. Natomiast to, co jest w kartonie, to jest nawiązanie do pierwszej serii. Czy znowu super szybko? To nowość na rynku europejskim i polskim, to jest marzec właśnie 2024. One zostały wydane już na Olimpiadę w Paryżu, letnią. W związku z tym elita, która będzie biegła, i mają podpisane kontrakty z firmą japońską ASICS, będzie korzystała z tych butów, czyli te buty muszą mieć
No, po pierwsze świetne właściwości, a po drugie być konkurencyjne w stosunku do innych firm, a jest tego dużo. Tak, karton jest jak zwykle taki tekturowy. Te buty są no troszkę już małe, bo 44, zazwyczaj mam 44,5-45 i to czuć na nogach, więc dłuższe dystanse nie mógłbym biec, ale zaryzykowałem i kupiłem chociaż jedną parę, bo zawsze one występują jako Sky Edge, te nazywamy powszechnie Niebo. I te buty są ewolucją, nie rewolucją, zaraz to więcej rozwinę. I je dostałem z drugiej ręki, czyli kupiłem w internecie, sprzedawca otrzymał je w Holandii jako taki no, model no, chyba gratisowy. Ja kupiłem za troszkę niższą cenę. Te buty są raczej dostępne. Są bardzo ładne. Teraz chcę powiedzieć, dlaczego to nie jest rewolucja, lecz ewolucja, bo są po prostu udoskonalone. I jeżeli ktoś nie biegał w tych butach, ani w tych, by założył te, no to po prostu jest to coś niesamowitego. Te buty dają kopa i są świetne. W moim przypadku, jeśli ja ciągle biegam w takich najlepszych butach Adidas, Nike, Puma i inne firmy, to jest to dla mnie też pewne doznanie, ale to nie jest tak, jakbym zaczynał od dolnej półki butów. Mają po pierwsze udoskonaloną piankę FF Turbo Plus, to jest turbo, i rzeczywiście ma mieć to właściwości bardziej responsywne. I to czuć. Jak się biegnie, to ma się wrażenie, że jest jeszcze lepiej niż w tych butach, jeśli chodzi o oddawanie zwrot energii. Tutaj wiem z tego, co czytałem, że w tej części środkowej właśnie dokonano redukcji. Jest bardzo dobra cholewka przewiewna. Właściwie to jest jakby kontynuacja tej myśli technicznej. Tak samo widzimy, że podeszwa też nie ma rewolucji w jej wykonaniu, więc wszystko jest w porządku. Właśnie jest ta ewolucja. A tutaj co prawda 44, więc musi być już mniej, ale mam poniżej 200 gramów. Te buty są bardzo lekkie. Ważą 189, ponad 190, w zależności od lewy czy prawe, bo ten waży 195, a ten drugi, o, ten waży, jak wezmę, 190. Wyglądają na takie ładne, takie właśnie ASICS zrobi takie kolorowe. Złamałem zasadę, bo już kiedy dostałem te buty w pierwszym dniu, to w nich pobiegłem, bo zazwyczaj trochę celebruję, więc jak mam nowe buty, mi żal, nagrywam, troszkę jeszcze się przyzwyczajam, ale zazwyczaj potem większość tych butów są wybiegane. W tym wypadku było tak samo i powiem szczerze, że zakładając je czuję się lekkość, chęć do biegania i na asfalcie ta responsywność jest zdecydowanie zachowana. No, cena jest ciągle, jak to w tych elitarnych butach, powyżej 1000 zł na rynku, ale jeżeli ktoś chce kupić taką jedną parę do biegania, takie super na zawody, to warto zainwestować i mieć tego typu obuwie, które na pewno jest konkurencyjne do innych marek i można je polecić. Kolor taki, one wydają się, że są takie czerwone, a jednak taki kolor trochę ceglasty jest i w związku z tym też dobrze dopasować strój, na przykład do czerni, tak jak tu mam koszulkę. No na pewno podczas Olimpiady letniej 2024 zawodnicy, którzy mają podpisane kontrakty i inni wezmą te buty pod uwagę, bo są warte. Czyli podsumowując jeszcze raz, ewolucja polega na tym, że mamy udoskonaloną wersję MetaSpeed, czyli przede wszystkim niższa waga, bardziej responsywna pianka, przewiewna cholewka, wygoda w zapiętku. Wszystko jest, co trzeba. I jak te buty najłatwiej rozpoznać na nogach biegacza, że to są albo Sky, albo Edge, bo one są identyczne. No jest tutaj ten element właśnie rażąca zieleń i czerń. I wtedy wiemy, że jest to rok 2024. To tyle. Buty ASICS MetaSpeed Sky
Pari, można powiedzieć dwójki nawet, w moich rękach, świeża premiera marcowa i na kanale już mogę się tym podzielić.